Kto z nas nie marzył albo marzy o pierwszym mieszkaniu, żeby to tak poszło jak z płatka, drodzy Państwo, żeby znaleźć takie wymarzone, mieć jeszcze na to fundusze, no a później już niech się dzieje co chce. Porozmawiamy teraz o tym, czy to jest dobry moment na zakup mieszkania. Naszym gościem jest Michał Boniaszczuk, ekspert od rynku nieruchomości, inwestor, właściciel biura w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwo przed telewizorami. No właśnie, czy możemy w ogóle mówić o tym, że kiedyś jest dobry moment na zakup na przykład mieszkania, czy nie? Czy warto to robić właściwie w każdej konfiguracji geograficznej, jaka tylko jest akurat aktualnie? Jak to wygląda? Może dlatego, że kocham ten rynek i kocham swoją pracę, to powiem, że zawsze jest dobry czas na zakup nieruchomości. Zawsze powtarzam klientom, nie czekaj, żeby kupić nieruchomość, tylko kup nieruchomość i czekaj, bo nie zdarzyło się w takim okresie 10-letnim, że nieruchomości spadły. One zawsze gdzieś tam schodkowo wzrastają. Oczywiście są fluktuacje na rynku, tak jak mamy choćby teraz, prawda, wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie zdecydowanie nastroje się poluzowały trochę, ludzie nie chcieli kupować, troszeczkę rynek się zmroził, wysokie stopy procentowe, które spowodowały, że znowu to skostniało. Natomiast od lipca tego roku wiele się zmieniło, wszedł bezpieczny kredyt 2.0. Od 28 sierpnia po nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych również dodatkowy bonus dla osób, które kupują pierwsze mieszkanie, a mianowicie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli no, duża kwota zawsze zostaje w portfelu, no plus tak zwany skumulowany popyt, czyli często jest tak, że jeżeli rynek się mrozi, to za jakiś czas jak się odmraża, to aktywizują się również osoby, które na przykład czekały na spadki. Widzą, że spadki nie następują, widać, że program rządowy jest wprowadzony. Jak jest program rządowy wprowadzony, to historycznie zawsze deweloperzy zwiększają ceny, co widać bardzo dobrze teraz na rynku nieruchomości, bo ta dynamika wzrostów cen jest dosyć znacząca. No i aktywizują się osoby z gotówką, czyli nie dość, że mamy kredyty, to mamy jeszcze te osoby, które przykładowo trzymały pieniądze gdzieś na... Czekały, tak? Tak, czekały, dokładnie. Mieszkanie czekały na lepszy czas. Tak. Czekały na lepszy które czas. Które nadejdą w jakimś momencie przecież, no. Zawsze. A jeśli nawet nie, w danym momencie nie mamy takiej wiedzy jak nasz ekspert, warto do eksperta się udać. Właśnie, przychodzą klienci z decyzją, chcę kupić mieszkanie. Pewnie niektórzy są przestraszeni, przerażeni, tak. No bo boją się chociażby o wysokość rat, która ich czeka gdzieś w najbliższej perspektywie. Ale czym się kierują i jak też doradzasz im, co jest ważne przy wyborze? Przede wszystkim warto od tego zacząć, że zakup nieruchomości to jest dla ludzi bardzo coś dużego, takiego wzniosłego, uroczystego, prawda? Niektórzy kupują jedną nieruchomość w swoim życiu, więc śmieję się, że mój zawód jest trochę takim katalizatorem. Ja patrzę na to bez emocji, racjonalnie, chcę jak najbardziej wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, żeby pomóc tym klientom. Natomiast klienci dzisiaj to klienci, którzy głównie szukają mieszkań do 400 tysięcy, to jest taki bufor, taki generalnie pokazują badania, że z bezpiecznego kredytu 2.0 średnia wartość kredytu to było 377 tysięcy złotych. Czyli jakie to jest mieszkanie na przykład w Lublinie, takie za 400 tysięcy? To jest najczęściej dwupokojowe lub kawalerka, natomiast ludzie bardziej wolą tą funkcjonalność, czyli te dwa pokoje, żeby chociaż była ta sypialnia oraz salon z aneksem kuchennym. Ale z drugiej strony mamy też bardzo rozbudowany rynek studencki, prawda? Więc mam wielu klientów, którzy do mnie dzwonią, że chcą coś kupić dla swojego dziecka, co jest bardzo fajnym modelem biznesowym, drodzy Państwo. A mianowicie, jeżeli nasze dziecko będzie przez 5 lat studiowało w Lublinie, warto pokusić się o zakup nieruchomości dwupokojowej, gdzie mamy dwie oddzielne sypialnie i oddzielną kuchnię. Co nam to daje? Że nasza pociecha będzie właśnie spała w jednym, a drugi będzie mogła... A drugi pokój możemy wynająć. Dokładnie tak. Drugi będzie mogli wynająć, więc mamy tutaj bardzo fajny model biznesowy, a z drugiej strony po 5 latach bez podatku dochodowego możemy taką nieruchomość zbyć z zyskiem, no i te pieniądze przeznaczyć, jakby nasza pociecha wymyśliła, że będzie jednak miasto. W innym mieście. To chyba jeden no z nowszych trendów, jeśli tak. Można tak ocenić z ostatnich lat, prawda? Właśnie takie rozwiązanie. Okej, no dobrze, mówimy, że cena, wielkość tego mieszkania i tak dalej, no lokalizacja też bywa kluczowa, prawda? I tutaj też na pewno radzisz. Wcale centrum miasta, tak jak chyba kiedyś, może bardziej to się dało odczuć w tej chwili, nie oznacza, że właśnie tu będą najdroższe mieszkania, bo przecież na przykład mówiąc o Lublinie, granice Lublina też chyba nie są w tej chwili takie znowu tanie, jeśli chodzi o nieruchomości. Tak jest. Jeżeli chodzi o ceny kształtujące się na rynku nieruchomości, no to dzisiaj jednak dalej to centrum jest najdroższe. Bardzo wiele projektów deweloperskich teraz przy Wieniawskiej, choćby mamy trzech deweloperów, którzy wbiły łopaty i już jest na bardzo zaawansowanym etapie budowy. Natomiast dzisiaj, lokalizacja, Aniu, bardzo ważny aspekt. Mówi się o tym, że lokalizacja, bo jak przyjdą te gorsze czasy, to lokalizacja się zawsze obroni. Ja zawsze klientom podpowiadam, żeby kupowali mieszkania w taki sposób, żeby wiedzieli, co z nimi zrobić później. Czyli jeżeli przyjdą te gorsze czasy, czy będzie łatwo sprzedać i czy będzie łatwo wynająć. Więc te dwa aspekty, zawsze na to zwracam uwagę. Jedyny minus, jeżeli chodzi o centrum, bo centrum jest naprawdę fajną lokalizacją, bo tak naprawdę bez auta możemy poruszać się bardzo swobodnie. Natomiast tutaj brak miejsca postojowego,
komfortowego, jeżeli rzeczywiście ktoś jest wygodnym człowiekiem i lubi ten komfort, jest dużym ograniczeniem. Jeżeli chodzi w ogóle, taką ciekawostkę powiem, o kredyt 2.0, beneficjentem tego kredytu głównie są osoby do 45 roku życia, które nigdy nie posiadały mieszkania. No tak, mówimy o tym to pierwszym, jest warunek, prawda? Jeden z warunków, jeden z warunków. To ma być pierwsze tak. Mieszkanie, na to jest ten kredyt udzielany. Tak jest, ale nie oszukujmy się, największą grupą stanowią ludzie młodzi, którzy dopiero wchodzą na ten rynek mieszkaniowy. No i dla tych ludzi młodych, no to są takie aspekty bardzo ważne, nawet często ważniejsze od lokalizacji. Miejsce w garażu podziemnym, to jest klucz, no bo żeby mieć ten komfort, prawda, okay. Że przyjeżdżamy, jedziemy sobie windą na wyższe piętra, oraz nowe budownictwo. Oni lubią zrobić pod siebie, pod swoje potrzeby, więc to są takie bardzo, zauważam, wysokie warunki do tego, żeby nabyć nieruchomość przez młodych ludzi. Michał już trochę opowiada nam o swojej pracy od kuchni, rzeczywiście, ale to jest kompleksowa usługa, prawda? Czyli właściwie od wejścia do tej ostatecznej transakcji. Trochę tak. Jak psycholog. Trochę ale jak... właśnie, bo przecież tak. Czasami trzeba, tak jak mówiłeś przed chwilą, nawet jakby uświadomić tego potencjalnego kupca, że być może to mieszkanie nie będzie wcale na całe życie. Plan, dobry plan. Tak, ja się śmieję, że jestem trochę jak lekarz, czyli jak przychodzimy do lekarza, no to jak nie powiem mu wszystkiego, to nie będzie w stanie maksymalnie pomóc. I zawsze mówię klientom, że powiedzieli mi o wszystkim, zostaje między nami w tym gabinecie, natomiast będę w stanie bardziej przygotować strategię. Często się zdarza, że klienci przychodzą po mieszkanie 60 metrów, a wychodzą z 50 metrami i trzypokojowa funkcjonalność jest zachowana, natomiast mamy to, co chcieli, czyli to czego oczekiwali. I to jest. Ja po prostu uwielbiam to, bo każdy przychodzi z czymś innym. Każdy ma jakąś swoją drogę, swoją historię, więc tutaj zawsze można dopasować pod konkretne potrzeby. Pytałaś, Aniu, jak my to robimy? Robimy to bardzo kompleksowo. Się śmieję, że nasi klienci są trochę jak totalizator sportowy Komisja Kontroli Gier i Zakładów, czyli kupujemy, okej, to jest tylko na zasadzie takiej, a my zajmujemy się całą dokumentacją i wszystkim. Dzisiaj już na tyle rozbudowaliśmy swoją firmę, że dzisiaj pomagamy i w finansowaniu, i wykańczamy pod klucz domy, mieszkania. Bardzo holistyczna usługa. Konsultujemy też bardzo wielu klientów, którzy kupują z nami coś, a okazuje się, że mają jeszcze działki, mają jakieś spadki i różne rzeczy takie jeszcze nie usystematyzowane, więc tym też jesteśmy w stanie bardzo skutecznie pomóc. Indywidualne podejście. Przede wszystkim Michał Boniaszczuk, ekspert od rynku nieruchomości, inwestor, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy za te cenne rady o poranku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy. I trzymamy kciuki za Państwa zakupy tych pierwszych mieszkań, ale nie tylko. Mówimy tutaj o zakupie nieruchomości ogólnie i skupiamy się oczywiście na województwie lubelskim. Za chwilę w naszym letnim poranku między Wisłą i Bugiem kolejny gość. No i czyli porozmawiamy o ramówce naszej, tak? O ramówce porozmawiamy i o programach, tak. Ania Kurzępa zasiądzie z nami, proszę być z nami.